Zakładamy szelki. Ło, uważajcie. Tu mamy środek. I trzeba się położyć. Dobra. Troszeczkę przebliżymy na jedynce. Dobra, na szerokim co zrobimy też. Okej. Okay. Cofniemy się. To jest fajna taka kamieniczka. Tu wiecie, takie podwórze. Modela odejść. No nic nie, takiego nie ciekawego. Co, idziemy tam? Nie, tu też nic ciekawego. Jakiś syf. Dobra, no ale dzisiaj sobie troszeczkę poszukamy ciekawych miejscówek w Warszawie, tutaj blisko centrum, na fajne foty jakieś. O, zobaczcie tam. Idziemy. Tam jest fajnie, ale tam nie wchodzimy, bo tam jakiś monitoring, ten to mnie zarazywało. O, fajny chłodek. Ale fajne. A na tym? Nie. Dobra, zrobimy telefonem. Wyjdźmy tu. To bardziej na ukos, tak? Dobra, gdzieś tu mieszka. Okej. Na mega zbliżeniu. Okej. Dobra, wyciągamy jak. Nasz sprzęcik. Siup. Okej. Dobra. Ło. Na tle pałacu. Da radę? Robimy. Ciężko będzie. Ciężko będzie, powiem wam. Ale tu jest fajny taki obrazek. Taki modern. Troszeczkę podejdziemy. O. Szukamy ciekawych kształtów. Tu od razu już widzę. Na ukos podejdziemy, tak? Ale fajnie tam jest, co? Te krzaczki. Te fajne krzaczki. Idziemy tu? Zrobić zdjęcie? No, na tym płotku tutaj usiądziesz. Czy coś? Z budynkami, tak. Tylko tam. Uważaj, uważaj. Dobra, spróbujemy w drugą stronę też. Idziemy dołem. Zobaczcie, jaki jestem obładowany w sprzęt. Aparat, tutaj wszystko, myk. Tutaj jeszcze... A! Ja wiem! Co? Tu był taki czerwony sklep. No. I możemy tam zrobić, jeżeli... Czerwony pamiętam. Sklep? No, taki był, że było wszystko czerwone. Zobaczymy. Zobaczymy, że lodówka, regały i by pasowało. Zobaczymy. Jesteś w teledysku. No. Odwróć się tak ładnie. Ha ha.
raczej Lego Ennis. Kojarzę to miejscówkę ze zdjęć różnych warszawskich ziomeczków fotograficznych. Zobaczcie, ile tu tego jest, tych gołębi. O kurde, nieźle. Zajebista miejscówka, tylko czekamy na słońce. Stop. Wyżej tam jeszcze idź. Troszeczkę luźniej jest tam ręką. O, wlecił ktoś. Jeszcze. O. Zobaczcie, jakie my tu mamy światło. No światło daje lepsze jest teraz. I nasz szary kotek, który pozuje teraz, chwilę ma przerwy, wiecie o co chodzi. Zobaczcie tu. Siema. Co tam u ciebie słychać? Jest dobrze? Ale to jest niesamowity nasz model. Jedz sobie, jedz na razie. A tutaj, proszę państwa, co się dzieje? Etap pierwszy. Na razie nie mogę zdradzić, gdzie będę, ale zobaczycie się już wkrótce. I nasza, jak się może się nazywa? Wizerzystka. Więc teraz znowu genialne foty powstały, muszę powiedzieć. Ale mnie to jara. Robienie fajnych zdjęć, dobrych zdjęć. Jak się znajdzie ciekawy kadr, to jest taka satysfakcja, tak się jaram. Wow, niesamowite uczucie. Zajebista sprawa. Nie na imprezę halloweenową. Rudy się boi cały czas. Ale zobaczcie tam, co się dzieje. Już. Dobra, wbijamy. Dobra, chodź. Lecimy z hrabią windą. Jedziemy. Hrabia Dracula. Weź tak wychyl się. Jo. No to jest. Yes. Zrób takie tak. O, jest, podróżę.
cześć, niech go słyszę. Już się czujesz, czuwa. Dobra, kolejny dzień w garażu. Niestety już zwijamy stąd, ale robimy jeszcze ostatnią fotę z tą oto kurteczką. Dobra. Co za miejsca ogarnąłem. Jestem z siebie dumny. Niesamowite przeżycie, ta jazda cała będzie. Niesamowite doświadczenie. Jak tu powiedzieć, że nie żyjemy w symulacji? No ja się nie czuję jak w prawdziwym życiu. Zobaczcie, co tu. Dobra, wysiedliśmy w Wrocławiu. Deszcz nas złapał leciutki. Lecimy szybko na tramwaj, potem pociąg i do domu. Pożegnany deszcz.